Witam wszystkich na kanale MatSpot. W dzisiejszym odcinku będziemy rozwiązywać sudoku trudne. W jednym z poprzednich odcinków pokazywałem już, jak się rozwiązuje sudoku łatwe. Link do tamtego odcinka znajdziecie w opisie tego filmu. W opisie filmu będzie też link do strony, w którym będziecie mogli sobie to sudoku z tego filmu rozwiązać samodzielnie od początku do końca. Ja tutaj pokażę tylko takie najważniejsze momenty, bo rozwiązywanie sudoku trudnego wymaga trochę cierpliwości, wymaga spostrzegawczości. Ale są też takie trudne momenty, w których trzeba zastosować pewne sztuczki, no i właśnie te sztuczki chciałem Wam pokazać. No i na początku z reguły jest w miarę łatwo. Ja ten początek zrobię tak szybciej, przewinę rozwiązywanie sudoku do takiego trudniejszego momentu. No to zaczynamy. Po wpisaniu kilku łatwych cyfr, teraz mamy moment trudny i chciałem Wam pokazać tutaj jedną ze sztuczek. Na dole mamy liczbę 1. Czy w tej kolumnie nigdzie więcej jedynki nie może być? To znaczy, że jak popatrzymy na ten górny kwadrat, no to ta jedynka może być tylko tutaj albo tutaj. Mamy takie dwie opcje, nie wiemy na razie, która z nich jest prawdziwa, ale na pewno gdzieś ta jedynka tutaj jest. No to skoro tak, to teraz, w tej kolumnie znowu, tej jedynki już więcej nigdzie nie możemy mieć. Jedynki nie będzie też nigdzie tutaj, to znaczy, że jedynka musi być tutaj albo tutaj. W tym środkowym kwadracie. Na razie nam to specjalnie nic nie daje, ale jedźmy dalej. Na tej samej zasadzie, jak popatrzymy teraz na tą kolumnę, tutaj na dole mamy szóstkę, więc tej szóstki nigdzie tutaj w tej kolumnie już nie mogę wpisać. Najbardziej mi zależy na tym, że tutaj ani tutaj nie mogę wpisać szóstki. I jak znów popatrzymy na ten górny kwadrat, będzie to znaczyło, że szóstka musi być gdzieś tu. Mamy trzy opcje, nie wiemy, która jest prawdziwa, ale na pewno gdzieś ta szóstka tutaj musi być. A skoro tak, to tej szóstki w środkowym kwadracie na pewno nie mogę wstawić w żadne z tych dwóch miejsc. Szóstki też nie mogę wstawić tu ani tu, no bo tutaj mam ją na dole, więc tutaj szóstki nie może być, tutaj szóstki nie może być. Zatem gdzie może być szóstka? No szóstka wtedy musi być tutaj albo tutaj. Co mi to wszystko daje? Ano to wszystko daje mi to, że teraz w tej kolumnie tu ja mogę wstawić dziewiątkę. No bo tak, te dwa miejsca mam zajęte przez jedynkę i szóstkę, nie wiem które gdzie, ale na pewno te dwa miejsca mam zajęte. Tutaj dziewiątki nie mogę dać, bo tu jest dziewiątka. Tutaj dziewiątki też nie mogę dać, bo tu jest dziewiątka. Czyli jedyne wolne miejsce na dziewiątkę zostaje mi tutaj. No i to jest tak naprawdę taki bardzo kluczowy moment rozwiązywania tego sudoku. Teraz już otwiera nam to więcej możliwości wpisanie tej dziewiątki i to, że tutaj jest jedynka albo szóstka, bo jeżeli popatrzymy sobie na ten środkowy kwadrat i czwórkę, gdzie my tutaj możemy wstawić czwórkę? Skoro czwórka jest tutaj u góry, no to czwórki nie możemy dać ani tu, ani tu. Czwórka jest też tutaj, więc czwórki nie możemy dać w to miejsce. Zatem jedyne wolne miejsce w środkowym kwadracie na czwórkę to jest to miejsce. Tutaj musi być 4. W tej kolumnie brakuje nam ósemki i mamy dwa miejsca na ósemkę. Dwa miejsca na ósemkę teoretycznie wolne, ale tutaj mamy przecież ósemkę, więc jeżeli tu jest ósemka, to tu ósemki dać nie mogę. Ta ósemka musi pójść w to miejsce. No a skoro tak, to teraz do tej całej kolumny brakuje nam jeszcze jednej cyfry, co my tutaj mamy? Jedynkę gdzieś tutaj mamy, dwójkę, trójkę mamy, czwórki nie mamy. Czyli tutaj musi być 4. I wracając jeszcze do tego kwadratu, teraz możemy też wstawić tutaj już dziewiątkę, no bo tutaj dziewiątki być nie może, bo tu mamy 9. Tutaj dziewiątki być nie może, bo tu mamy 9. No to w takim razie tą dziewiątkę musimy dać tu. I dokończymy sobie ten kwadrat, znaczy prawie sobie go dokończymy. Dalej możemy też wstawić dwójkę, bo dwójka jest tutaj, zatem w środkowym kwadracie dwójki tutaj dać nie możemy, czyli ta dwójka musi pójść w to miejsce. I jeszcze brakuje nam tutaj czego? Brakuje nam jeszcze ósemki w tym kwadracie, więc tutaj będzie ósemka. Ciągle jeszcze nie wiem, czy tutaj będzie jedynka, czy tutaj będzie jedynka, czy szóstka. Tego na razie tutaj nie rozwiążemy, ale zobaczcie, pozwoliło nam to uzupełnić ten kwadrat i tą kolumnę. To już jest sporo. Teraz kolejny chwyt. Popatrzmy teraz na tą linijkę, a dokładnie na to miejsce w tej linijce. W to miejsce na przykład nie możemy dać szóstki, bo szóstka jest tutaj. Czyli szóstkę możemy dać albo tutaj, albo tutaj. Na pewno nie tu. Tak samo w to miejsce, z tych brakujących mi z tej linijki cyfr, nie mogę dać też ósemki, bo ósemkę mam tu. To znaczy, że ósemki tutaj dać nie mogę, w takim razie ósemka musi być tu, albo tu.
No to zostaje mi jedno wolne miejsce na jedną brakującą w tej chwili liczbę. Tutaj musi być co? Czego nam tutaj brakuje? Tutaj brakuje nam jedynki. Wpisujemy tutaj jedynkę. I dokładnie na tej samej zasadzie, tylko że teraz w tej kolumnie pionowej popatrzymy sobie na to miejsce. Co my tutaj możemy wstawić? W to miejsce nie możemy wstawić czwórki brakującej, bo tutaj nam brakuje czwórki, brakuje nam piątki i brakuje nam dwójki w tej kolumnie. Więc w to miejsce czwórki nie mogę dać, bo czwórka jest tu. Tutaj czwórki nie ma. I w to miejsce nie mogę też wstawić piątki, bo piątka jest tutaj. Zatem w to miejsce mogę dać tylko dwójkę. A czwórka i piątka będą gdzieś tutaj. Na razie tego nie mogę stwierdzić, która gdzie. Jednym z kolejnych sposobów uzupełniania trudnego sudoku jest znalezienie miejsca, w które pasuje tylko jedna liczba. Na przykład tutaj, jeżeli popatrzymy sobie, to po kolei sprawdzając w to miejsce, co my możemy wstawić? Na pewno nie możemy wstawić jedynki, bo to nam tutaj wyklucza to miejsce. Tu nie może być jedynki, tu nie może być dwójki. Tutaj mogłaby być trójka, nic nam tutaj w trójce nie przeszkadza. Dalej, czwórki tutaj dać nie możemy, bo tutaj jest 4 i tutaj jest 4. W to miejsce nie możemy dać też piątki, bo jest tutaj piątka. Nie możemy dać szóstki, nie możemy dać siódemki, nie możemy dać ósemki i nie możemy też dać dziewiątki. Zatem w to miejsce okazuje się, że można wstawić tylko liczbę 3. W takim razie tutaj mamy trójkę. To był właśnie jeden też ze sposobów uzupełniania sudoku. Dzięki temu, że wstawiliśmy tutaj trójkę, to trójki tutaj nie mogę wstawić, trójki tutaj nie mogę wstawić, więc trójka też będzie w tym miejscu. Mogę też wstawić w to miejsce jakąś liczbę, bo tutaj żeśmy to już sprawdzali, jedynki nigdzie tutaj nie możemy dać, bo mamy jedynkę na dole, w takim razie jedynka musi być tutaj. Teraz leci znów seria takich w miarę łatwiejszych liczb, tutaj przewinę ten kawałek. W to miejsce też już mogę wstawić liczbę, bo jeżeli popatrzę sobie teraz na tą całą linijkę, to w tej linijce brakuje mi na pewno piątki i tej piątki nie mogę dać tutaj, bo tutaj jest na dole 5. Piątki nie mogę dać tu, bo tu jest piątka. Piątki też nie mogę dać tu, bo tu jest piątka. Zatem tutaj musi być 5. Teraz też będę mógł sobie wstawić coś w to miejsce, a to dlatego, że w tej kolumnie brakuje mi 3 cyfr, to jest 7, 8 i 9. W to miejsce na pewno nie mogę dać 9, bo ona jest już tutaj. Też nie mogę dać 7 w to miejsce, bo 7 jest tutaj. Zatem tu zostaje mi wolne miejsce na 8. No i na razie co tutaj będzie dalej, tego jeszcze nie wiem. Po raz kolejny wypatruję sobie miejsce, w które mogę dać tylko jedną cyfrę. W to miejsce mogę dać tylko 3, dlatego że jedynki nie mogę dać, dwójki nie mogę dać, czwórki nie mogę dać tutaj, piątki nie mogę dać tutaj, szóstki nie mogę dać, siódemki nie mogę dać, ósemki nie mogę dać i 9 nie mogę dać w to miejsce. Zatem tutaj pasuje tylko 3. I na tej samej zasadzie mogę wstawić w to miejsce też jakąś cyfrę, bo sprawdzamy po kolei. Tutaj nie może być 1, tutaj nie może być 2, tutaj nie może być 3, tutaj nie może być 4. Może być tutaj 5, nie może być tutaj 6, nie może być tutaj 7, nie może być tutaj 8 i nie może być tutaj 9. Więc jedyną cyfrą, którą tu możemy dać, to jest 5. No i właściwie tutaj się kończy trudność rozwiązywania tego sudoku. Jeżeli chcecie, to dokończcie sobie sami, ja w tym filmie już tego nie będę rozwiązywał. Więcej sztuczek postaram się pokazać jeszcze w następnym jakimś odcinku, a w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale MathSpot.